Mecz w naszym wykonaniu bardzo słaby, patrząc na to, jak jesteśmy w stanie grać, jak graliśmy na przykład ze startem u siebie. No, teoretycznie najsłabszy przeciwnik, jeśli patrząc na tabelę, ale naprawdę dzisiaj bardzo dużą krwi nam napsuli chłopcy z Kraśnika. Dlatego mówię, no, nie możemy tak grać w taki sposób, jeśli chcemy cokolwiek na półfinałach Mistrzostw Polski ugrać. Na ten moment no, mówię, no, nie jestem z tego meczu zadowolony, no, ale no, mówię, na szczęście udało się wygrać, także chwała za to, ale no, gra jeśli chodzi o to, w jaki sposób się dzisiaj prezentowaliśmy i w obronie, i w ataku, no, to pozostawia wiele do życzenia. To był nasz ostatni mecz, tutaj, jeśli chodzi o walkę grupową. Wygraliśmy, no, w tym momencie mamy, mówię, w małej tabelce, jeśli chodzi o trzy zespoły zainteresowane wyjściem na półfinały. Z tego co kojarzę, to jesteśmy na plusie, także wychodzimy prawdopodobnie z trzeciego miejsca na półfinał Mistrzostw Polski. Znaczy, no, mam chłopców z trzech roczników, 95, 96, 97 rocznik. No, 95 są dwa chłopcy, którzy mają, że tak powiem, no, pierwszy zespół. Ocierali się o pierwszy zespół, Piotrek Pandura, który w tym momencie jest cały czas w pierwszym zespole, i Rafał Walski, który był w tamtym roku w pierwszym zespole. No, jest kilku chłopców z 96 rocznika. Jest też dwóch, trzech chłopaków, którzy są w 97 roczniku i grają też u trenera Szucińskiego w kadetach.